Witajcie, z tej strony Skorpion. Na razie włóżmy te pistolety do skrzyni. I ta jest dobra broń. Tylko tyle, że jedna jest jednoręczna, a druga dwu. Okej. Sprzedajmy ten miecz. Pa. Tyle zwoi wystarczy. Thanks. Na razie. Powędkujmy trochę. Może być. Ajajajajajaj. Mój błąd. I mamy znów błędną galaretę. I kolejny raz. Okej.
Czy dobrze wybraliśmy? Za chwilę się o tym przekonamy. Ale wpierw zbierzmy różne fanty. O nie, na górę nie idziemy na pewno. Za chwilę zejdziemy. Ale popatrzmy najpierw na przedmioty. Taki sobie. Ten pierścień też. I ten. Zejdźmy na dół. Krypta przebudzonych. Groźnie brzmi. Wow. I na dzień dobry, lekka zadyma. Dzięki kotku.
Ja to mam szczęście. A czemu? Bo mam dwóch pomocników. Kota. I szkielet. A czasami nawet... I taki miecz. Który nam pomaga. Pistolet lipa. Wywalmy go. Wow. I zwiększyliśmy sławę. Elefantów. No i co? Coś się stało? Przesunęliśmy tą dźwignię? Oczywiście. Weszliśmy do tajnej komnaty. My pack is full. Jak na razie, to te przedmioty są słabe. Ten jest okej. Zbroi ma troszeczkę więcej. Ale ta nasza zbroja, którą mamy założoną, więcej ma zdolności.
Bardzo dobra biżuteria. Ten mi szkoda zdjąć, bo tutaj jest 2% zwiększenia zdobywania doświadczenia. No ale ten też szkoda. Bo ten co prawda ma 1% zwiększenia zdobywania doświadczenia, ale ma plus 4 do odporności na truciznę. I jeszcze ma kamyk w gnieździe. No nic. Ten na razie poświęcimy na rzecz tego. To by było tyle, jeśli chodzi o tą tajną komnatę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!